Jaki wspaniały matador. Walka byków? A co oni robią z tymi bykami? Prawdę mówiąc, nie wiem. Nawet nie widziałem jeszcze prawdziwego byka. Patrz, Bunbu. To ciekawe, gdzie on się podział? A, tu jesteś. Dlaczego uciekłeś? Co się stało? Nie mogłem już patrzeć na tego biednego byka. Tak też myślałem. Jedźmy już. No rozchmurz się, Bunbu. Coś podobnego. Przecież mówiłem wam. Oddajcie mi i tamto jedzenie dla byka. Ależ, proszę pana, nic nie jadł od tygodnia. Przestańcie się upierać. Kiedy mówię nie, to nie. Ale mnie jest żal tego byczka. Jeśli nie będzie pan go karmił, to umrze. Przypominam wam, że ten byk należy do mnie. Przecież już miesiąc temu wam za niego zapłaciłem. Zgoda, ale... Więc róbcie to, co każę. Jeśli ja, właściciel tego byka, nie pozwalam wam go karmić, to macie tego nie robić. Inaczej będziecie mi musieli zwrócić pieniądze. Rozumiecie? Do licha. Dlaczego nie można karmić tego byka? Czy on jest chory? Nie, nic mu nie jest. Więc dlaczego? Jeśli nie będzie się go karmiło, będzie bardzo słaby. A on woli walczyć ze słabym bykiem, bo wtedy wie, że na pewno wygra. No nie. To moja wina. To dlatego, że sprzedałem byka komuś takiemu. To bardzo okrutny człowiek. Nie mogę się pogodzić z myślą, że ten byczek od tygodnia nic nie jadł. Musimy coś zrobić z tym gagatkiem. Tak jest, musimy. On nie może wyjść na arenę, ale ja już go sprzedałem, więc dobrze, ja będę za niego walczył. Co ty mówisz? Muszę ratować tego byka, muszę coś z tym zrobić. Już sam nie wiem. Zrobię to dla tego byczka. Wymknął mi się. Ruszaj do przodu. Atakuj. Teraz mnie dopadł. O, Rety, to było straszne. Uważaj, spróbujemy jeszcze raz. No dobrze. Żeby się tylko udało. Panie i panowie, czekają nas chwile wielkich emocji. Żywy samochodzik Bunbu stanie do walki z najsłynniejszym pogromcą byków w naszym kraju. A oto i Matador Espioza. I samochodzik Bunbu. Bunbu, ty cały drżysz. Ależ nie. Jeśli wyczujesz niebezpieczeństwo, natychmiast wracaj. Będę tu na ciebie czekał. Tylko nie szarżuj. Muszę sobie poradzić. Dobrze, muszę go dopaść. A niech to licho. Bunbu.
poddawaj się. Chodź tu, śmieszny byczku. Kwiaty? Mister, przynieś je. Prezent od wielbicielki, jak ślicznie pachną. Niech to licho. Bunbu, ruszaj do ataku. Do diabła z takim samochodem. Co się z nim stało? A niech to, nie mogę zapalić. A teraz mi przyrzeknij, że więcej nie będziesz się znęcał nad tym byczkiem. Przepraszam, źle postąpiłem. Chyba trochę przesadziłem. Dziękujemy ci, Bunbu. On się zupełnie zmienił. Doprawdy nie wiem, jak mam ci dziękować. To drobiazg. Bunbu, ruszajmy w drogę. Do widzenia. Dziękujemy, żegnajcie. Byczek na pewno też nam mówi do widzenia. Ja też tak myślę.